mocna i o wyjątkowych właściwościach leczniczych. Nalewka z orzechów włoskich to trunek, który pijemy profilaktycznie lub jako lek na dolegliwości układu trawiennego w małych ilościach ze względu na jej gorzki smak i silne działanie. Dziś pokażemy Państwu pierwszy etap przyrządzania orzechówki. Zapraszamy! Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Państwu nasz sposób na przygotowanie nalewki z orzechów włoskich, a także przy okazji syropu dla dzieci w wersji bezalkoholowej, który jest idealny na kłopoty żołądkowe. My dziś przygotujemy sobie nalewkę z 9 kg orzechów włoskich. Orzechy te powinny być zebrane pod koniec czerwca lub najpóźniej na samym początku lipca, kiedy w środku są jeszcze białe i mają niewykształconą, twardą, brązową skorupkę. Potrzebujemy także 8 kg cukru i oczywiście spirytusu, ale spirytus zastosujemy dopiero w drugim etapie przygotowywania nalewki, a z racji, że teraz już jest taka ostatnia pora na zbiór orzechów włoskich na nalewkę, to chcemy jak najszybciej pokazać Państwu ten pierwszy etap jej przyrządzania, aby mogli Państwo nastawić z nami swoją orzechówkę. Umyte orzechy kroimy na ćwiartki lub większe orzechy na ósemki i wsypujemy do słoja partiami na przemian z cukrem. My przygotowaliśmy sobie słój wielofunkcyjny o pojemności 19 litrów z poręcznymi szelkami, które ułatwią nam jego przenoszenie. Oczywiście podczas mycia, krojenia i nakładania orzechów warto mieć rękawiczki, ponieważ orzechy bardzo mocno barwią skórę. Orzechy z cukrem w słoju zakręcamy i odstawiamy w słoneczne, ciepłe miejsce na 3 tygodnie. Codziennie mieszamy orzechy lub potrząsamy słojem, aby orzechy szybciej puściły sok. Już za 3 tygodnie pokażemy Państwu drugi etap przygotowywania orzechówki. Zapraszamy!